Czy na niepełnym podniesieniu zapór wolno ci wjechać na przejazd kolejowy? Idealnie. Nie wolno w żadnym wypadku. Moi drodzy, żeby... Pytanie z naszego zagadnienia. Jeżeli mamy... O, teraz zapory są podnoszone i nieraz bywa tak, że my jesteśmy jako... My, ja mówię w tym sensie my. My na nauce jazdy. Albo ja sam prywatnie. Jestem jako pierwszy w tej kolejce, za mną szturek samochodów i zapory są w trakcie podnoszenia, ja nie ruszam, ja nie wjeżdżam. Ja czekam, aż te zapory nie będą całkowicie podniesione. A za mną mam zawodnika, który mi się chwali, że ma sygnał dźwiękowy i trąbi na mnie, żebym ja jechał. Nie wolno tego robić. Raz, on popełnia wykroczenie drogowe, używa sygnału dźwiękowego niezgodnie z jego przeznaczeniem, a dwa... nie zna przepisów odnośnie przejazdów przez przejazdy kolejowe czy tam tramwajowe. Zabrania się wjeżdżania na przejazdy kolejowe, jeżeli zapory nie zostały całkowicie podniesione. Mogę mieć sytuację taką, że będę miał przejazd kolejowy z zaporami i z sygnalizacją świetlną, to i musi być sygnalizacja świetlna, ta czerwona, to czerwone światło, jedno czy dwa na przemian migające światła czerwone, muszą być wyłączone i zapory muszą być całkowicie podniesione. Nie w trakcie podnoszenia, muszą już przestać być podnoszone.